Dzień dobry, nazywam się Tomasz Nowakowski z firmy TVO Przemysłowa. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat kamer nasobnych, czyli małych i prostych do ukrycia urządzeń, które służą do rejestracji obrazu i dźwięku z prowadzonych interwencji. Wykorzystywane są one głównie w pracy policji, straży miejskiej i innych służb mundurowych, ale coraz częściej znajdują one zastosowanie również w innych branżach, na przykład dla pracowników magazynowych, produkcyjnych i serwisantów. Aktualnie w ofercie Axisa pojawiła się kamera nasobna TW1201, która za pomocą kabla USB jest podłączona do kamery W100. Kamera 1201 jest na smyczy, ale również za pomocą magnesu możemy przymocować ją do ubrania. Urządzenie to jest najmniejszą i najlżejszą kamerą nasobną Axisa. Waży tylko 40 gram i ma taką samą optykę jak kamera nasobna W100. Dzięki aplikacji na telefon użytkownik może podejrzeć to, co dzieje się na kamerze na żywo, co pozwala mu na dobre ustawienie aparatu. Aplikacja do połączenia z kamerą używa Wi-Fi. Osoba obsługująca kamerę może zobaczyć także podgląd nagrań. Widoczne będą tam wszystkie pliki, które zostały zarejestrowane od momentu wyjęcia kamery ze stacji dokującej. Aplikacja jest przypisywana do użytkownika i pokazuje również status baterii i wolnej przestrzeni na dysku. Kolejnym nowym rozwiązaniem jest czytnik kart RFID, dzięki któremu kamery nasobne przypisywane są użytkownikowi w sposób automatyczny. Wystarczy, że odbije on swoją kartę w czytniku, a system sam przypisze mu urządzenie, które ma wybrać do pracy. Co ważne, użytkownik dostanie kamerę, która będzie skonfigurowana zgodnie z przypisanymi do niego ustawieniami. Użytkownik może być także wyposażony w czujnik do wyciągania broni, który polega na tym, że kamera włącza nagrywanie w momencie, gdy broń zostanie wyciągnięta z kabury. W momencie podłączenia kamery nasobnej do stacji pliki z niej przesyłane są automatycznie na kamerę Axis Case Insight, a pamięć kamery jest czyszczona. Dzięki wirtualnemu serwerowi możesz gromadzić dane z wielu kamer w jednym miejscu, co sprawia, że możesz łatwo zarządzać materiałami, a także mieć do nich łatwy dostęp. Pliki na serwerze są zaszyfrowane dzięki szyfrowaniu end-to-end. Na samych materiałach można dodać znaki wodne z sygnaturami czasowymi lub numerami spraw. Przy omawianiu tych rozwiązań warto wspomnieć o kamerze Axis W100, która nagrywa w rozdzielczości Full HD z szybkością 30 klatek na sekundę. Dźwięk rejestruje dwa mikrofony, które zapewniają możliwość tłumienia niepożądanych dźwięków. Akumulator pozwala na 12 godzin pracy urządzenia. Więcej na temat kamery nasobnej W100 mówiliśmy w jednym z poprzednich materiałów, do którego obejrzenia Was zachęcamy. Wszystkich zainteresowanych rozwiązaniami dotyczącymi kamer nasobnych zapraszam do kontaktu. Dane kontaktowe znajdą Państwo w opisie tego filmu. Tymczasem bardzo dziękuję za obejrzenie materiału i do zobaczenia w kolejnym filmie.